Cześć, witajcie. Cześć, cześć. W naszym alfabeciku dojechaliśmy do literki I. I tu zatrzymamy się na trochę dłużej, bo na tą literkę... Okazało się, że jest całkiem sporo rzeczy właśnie na I i zaczniemy od IP. Co to jest? Chyba każdy to słyszał, a chyba niewielu do końca tak naprawdę wie, ogarnia o co chodzi. Tak naprawdę mówiąc IP, mamy na myśli adres IP. Na ogół. Mhm. Bo IP to jest Internet Protocol, czyli to jest protokół używany w internecie po prostu. To jest takie coś, co zostało wymyślone pod koniec lat 70., wprowadzone na początku lat 70. Tak, internet jest tak stary, tak. To skąd się wziął internet i czym jest tak naprawdę internet, to jest materiał na dłuższy filmik. Mhm. Też na I. Też na I, tak. No, internet protokol, tak? Czyli tak. Protokół internetowy, więc IP... No, tak tylko w skrócie, no bo nie da się powiedzieć, czym jest IP, nie mówiąc, o co chodzi w tym całym internecie, chociaż tak trochę. No więc internet, jak sama nazwa wskazuje, to jest międzysieć, czyli sieć łącząca inne sieci. Bo tak to zostało pomyślane. Internet początkowo połączył ze sobą kilka sieci, kilku uczelni plus kilku instytutów badawczych już typowo wojskowych. Bo to była sieć o rodowodzie wojskowym, jak zresztą całkiem sporo rzeczy. O co tu chodzi? No ludzie sobie wykombinowali sieć. Znaczy, podobno najtrudniej jest wymyślać proste rzeczy. To naprawdę jest bardzo proste, jeżeli chodzi o ten protokół internetowy, czyli internet protokol, czyli ten nasz IP. Natomiast jest to tak dobrze pomyślane, że słuchajcie, no ile to będzie? 50 lat? No, jak no, nic. 50 lat i to nadal jest używane. Konkretnie mówi o IPv4. I jest, i chodzi, i nie klękło pomimo tak olbrzymiego przyrostu wszystkiego. Znaczy, co prawda o tym, że adresy IP się skończą, to ja słyszę odkąd jestem w internecie. No, jakoś jeszcze do końca to jeszcze zostało trochę. Znaczy wiesz, a nawet gdyby nie zostały, to nie ma problemu, bo ponieważ w tej chwili obowiązuje IPv4, a jest już funkcjonujący IPv6, tylko że po prostu no... Nie jest w użyciu. Nie, no jest w użyciu. No ale tak, no nie jest powszechnym, może tak, powszechnym w użyciu. Natomiast rozwiązanie jest, tylko nie przechodzimy na niego, bo jeszcze nie ma takiej pilnej potrzeby, no to jest jednak dosyć gruba zmiana. Natomiast ten IPv6 sobie tam wchodzi powoli. Także to naprawdę zostało bardzo dobrze pomyślane. No ale dobra, czym jest ten adres IP? Adres IP to są tak naprawdę 4 bajty, czyli 4 cyferki od 0 do 255. To się zapisuje w postaci takich cyferek, liczb, przepraszam, nie cyferek, rozdzielonych kropkami. Czyli tam na przykład... Coś tam kropka. 31.182.30.10 to jest akurat naszego serwera. Adres, tutaj nie zdradzam żadnej tajemnicy, każdy sobie to może sprawdzić. Albo na przykład 8888, czyli adres serwera DNS Google'a. I chodzi o to, że każdy komputer w internecie, każde urządzenie w internecie ma unikalny adres IP i w ten sposób te urządzenia się są w stanie w ogóle komunikować. Czyli w dużym uproszczeniu, ale tak, żeby jakoś plastycznie wam to wyjaśnić, po prostu jest to numer rejestracyjny waszego komputera w internecie. No i tu właśnie nie jest tak prosto, ponieważ w większości wypadków następuje coś takiego jak translacja adresów, czyli w firmie czy w domu używamy tak zwanych IP prywatnych, ponieważ no tak już ze 30 lat temu, jak stwierdzono, że tych IP-ków to aż tak bardzo dużo nie ma, żeby zupełnie wszystko mogło mieć swój adres. Wprowadzono specjalne zakresy tak zwanych sieci prywatnych, które nigdzie w internecie nie wystąpią i one są przeznaczone do użycia właśnie w sieciach zamkniętych, w sieciach wewnętrznych, tak jak na przykład nasza domowa. Przeważnie w domu, jeżeli macie router, a chyba większość ludzi ma, to będziecie mieli adres typu 192.168 coś tam, coś tam. Na ogół, na 90 parę procent, bo to są takie domyślne ustawienia routera, których w sumie nie bardzo po co jest zmieniać. I w zasadzie, gdzie byście nie weszli, czy do jakiejś mniejszej firmy, czy do domu, to będzie tam 192.168 coś tam, jeżeli chodzi o adresy komputerów. Natomiast komputer, wychodząc do internetu, przechodzi przez router i tam router ma już na zewnątrz ten tak zwany publiczny, czyli ten prawdziwy adres IP. Mhm. I te adresy są, następuje coś takiego jak Network Address Translation, czyli NAT, i te adresy są podmieniane w momencie, kiedy wychodzą, a jak wracają, są podmieniane z powrotem przez router. No i wysyłane do komputera.
Stąd pytanie, jaki jest twój IP, które czasami pada, to nie chodzi o to, żeby sobie wziąć tam w Windowsach czy w tym sprawdzić, bo ten adres nam nic nie powie, tylko z jakim adresem IP wychodzimy do internetu. Są takie stronki, zresztą najpopularniejsze się nazywa What is my IP i ono po prostu wyświetla, jaki jest nasz zewnętrzny adres IP. Tak, ale tu jeszcze dojdziemy do jeszcze jednej rzeczy, mianowicie to IP może Wam się zmienić. Zależy tak, od tego, kto Wam tak naprawdę dostarcza ten internet, bo istnieje coś takiego jak IP stałe i dynamiczne. No i to dynamiczne po prostu, w momencie jak się łączycie z internetem, Wasz dostawca, czyli na przykład w uproszczeniu, powiedzmy, dajmy na to Wasza kablówka, czy tam inny operator, nadaje Wam ten numer, i macie go przez jakiś czas. Jaki to tak naprawdę zależy. Ale niekoniecznie. No, czasem na przykład jest przydzielany na to na miesiąc, na tydzień, na trzy dni. Różnie. To już kwestia po stronie dostawcy internetu. Ale tak jak Konrad powiedział, najczęściej to jest tak, że jak się połączycie, dostajecie to IP, macie go dopóki, macie ten numer, dopóki się nie rozłączycie i nie połączycie ponownie, a i tak jest pewna szansa, że kiedyś prędzej czy później znowu dostaniecie ten sam numer, no bo operator też ma jakąś pulę tych numerów. Tak, i to jest akurat ważne, stały IP jest ważny o tyle, znaczy czasami jest ważny, czasami nie, ale często... Często administrator jakiś drugiego końca się pyta, jaki macie IP, to ja was wpuszczę we firewall, jeżeli chodzi o jakieś takie usługi troszeczkę poważniejsze niż WWów. No i wtedy no, wypadałoby mieć właśnie stały IP, jeżeli o takich rzeczach myślimy. No to tak no, od razu mówię, że to jest dodatkowa usługa u operatora, bo na przykład mój udostępnia to gratis, tylko trzeba wyrazić chęć posiadania stałego IP. No zgadza się. W każdym razie no, czasami coś takiego może zajść. Można to obchodzić na przykład VPN-em albo różnymi innymi rozwiązaniami, ale dobrze by było, żebyście wiedzieli. Ale prościej zadzwonić do dostawcy internetu i powiedzieć chcę. I już. Tak. I macie, i wtedy przynajmniej wszystko jest na legalu i nie kombinujecie. Przy czym, no jeżeli nie ma takiej potrzeby, czyli nie macie jakiegoś tam upierdliwego admina, który was będzie na firewallu wpuszczał po IP-ku, to w zasadzie wam nie sprawia żadnej różnicy, czy ten wasz IP jest statyczny, czy dynamiczny. Dokładnie. Dla was to się nic nie zmienia tak naprawdę. W każdym razie IP to jest coś, co identyfikuje was w sieci. Wasz komputer, wasz router, tak jak Konrad wyjaśnił. No, numerek rejestracyjny tak naprawdę. No. Pytanie, którego urządzenia. No właśnie. No to na razie tyle na temat IP, ale jest jeszcze jedna kwestia też na I. Tak, ale to w następnym odcinku. Dokładnie, ale zbliżona. To zapraszamy, czekajcie.